Jest z nami nasz kapitan Przemysław Rodak. Pierwsza połowa meczu, początek bardzo dobry w naszym wykonaniu. Bardzo duży pressing, tak. Wiele akcji groźnych, z czego wynikiem była bramka w 23 minucie. Później cofnęliśmy się. Co się stało? Myślę, że nie cofnęliśmy się. Nie wiem, zabrakło w tych ostatnich 5 minutach koncentracji, ale też w tej sytuacji był spalony. Niestety sędzia tego nie zauważył. Dostajemy bramkę do szatni 1-1. No i niestety pierwsze 5 minut drugiej połowy podcięło nas skrzydła. Dostaliśmy dwie bramki. Później próbowaliśmy coś zrobić, niestety nic z tego nie wyszło. Jakie wskazówki trener w szatni przekazał? Trener teraz na gorąco, wie pan, to wszystko, emocje po meczu, nie wszystko pamiętam, co trener powiedział, może dlatego też taki wynik. No ale nie, no trener był zadowolony z tego, co pokazaliśmy w pierwszej połowie. Powiedział, że na pewno jeśli nie zabraknie nam koncentracji z tyłu, to będziemy mieli swoje okazje. No niestety to wszystko zmieniło się już na początku, tak jak wcześniej mówiłem. Okej, dziękujemy bardzo dla Tuby Siedlec, Paweł Baryja. Rozpoczynamy spotkanie w Pogoń Siedlce, GKS Katowice. Thank you.
Nie, 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 nie